Więc tak, wchodzimy sobie w części zamienne, w zderzaki, w karoserię. I tak, tylny zderzak nas interesuje. O! I tu musimy... Musimy zmniejszyć to, pyk. Żeby było widać koła te tylne, nie? Że one są takie szerokie. Ja mam wrażenie, że ten samochód jakiś jest... wiesz... bardziej niski, jak się nim jeździ po świecie, nie? Takie mam wrażenie. Nie da się go podwyższyć chyba, on już jest na maksa podwyższony. Nieobniżony czy tam coś. Nie da się zrobić go na offroad czy coś. Zobaczmy, co nam się w salonie odblokowało. Karta wozu? Co to jest? A, co? Nie mam pojęcia. Niby ten Lexus taki dobry. Silvia. Lancer. Uhuhu. Ty. Prawie wszystkie Co? Supre możemy już kupić. To już kończę grę chyba. Dobra. Europejski. Pokaż Bugatti. Zamurowane Bugatti. F1 też. A jest Murcielago w tej grze, co mówicie, że nie ma? Tylko drogie to. Kurde, tu trzeba się ścigać, 1000 lat. Sroko jest dostępne. I amerykańskie, chyba korwetkę bym chciał amerykańską. Nie ma, 200 tysięcy kosztuje to. Czy serię Prud będę przechodził? Nie wiem. Dobra, rywalizacja, jedziemy. Tak poważnie grałeś w Insane? Grałem w Insane kiedyś. Kojarzy mi się ta nazwa. Okej. Okay. Oh yeah. Insane to nie było czasami o quadach? Że tam się quadami jeździło? Karty wozu są do samochodów, które dostałaś, nie można ich sprzedawać, ale... Spoko, ja zostaję przy moim Elisie. Elisie. Dobra, jedziemy. Czym ja się ścigam? Audicą? Tetetką? Dobrze. Łe, ta tetetka też skręca jakoś tam. Gdzie ja jadę? O, kuźwa. Jedziemy od punktu do punktu, tak? Pojechałem zupełnie inną drogą niż tamten gościu. Nie mamy nitra niestety. Ja dobrze jadę czy nie? A, bo on tu zwolnił, jasne. Bo tu chodzi o to, żebym ja wygrał na 100%, nie? Dobrze. Cyk. Tak. W Need for Speedzie mało kiedy puszcza się gaz i w ogóle się nie hamuje w tej grze. Ani razu. Ręcznego nie użyłem, bo tu zamiast ręcznego używa się speedbreakera. I ten speedbreaker, no, nas po prostu hamuje. Możemy wyminąć tam szybciej obiekty, nie? Także to jest gra gaz do końca. Na klawiaturę to jest dobra gra, myślę. Na padzie regulować gaz też sobie możemy, tylko że nie ma po co, bo ja... O, czekaj, zjazd autostrady. Kurde, mało brakowało. I cyk, już? Okej. O, respekt. Tak się napalali na ten wyścig. Ulice są nasze. Oh yeah. Dobra, czyli co, bierzemy Dodge'a, tak? Rozumiem, że Dodge'a bierzemy. Tylko dwa samochody?
o tym właśnie wyścigu mówiłem, Jakub, o tym, i ty mówiłeś, żeby wziąć Dodge'a, nie? Weź opcję Nitro i zrób, żeby Nitro leciało bardzo szybko. Nitro wolne, wolniej ci daje kopa, szybkie. Tak, wiem o tym, wiem, już dałem na maksa prawie. Dodge'a mieliśmy wziąć, nie? Fajna ta gra by była, gdyby było Capture the Flag z bramki do bramki. Co ty gadasz, Piotrek? Dodge'a, tak? Aha, dobra, to bierzemy Dodge'a. Czy Audi? Nie no, Dodge'a bierzemy, no. Dodge chyba lepiej skręca, nie? Czy nie? Bierzemy Dodge'a. Wszyscy biorą Dodge'a, ten Audi, to ja biorę Dodge'a. To jest dobry samochód, co wy chcecie? Jedziemy nim sprint od razu. Pewnie, że tak. Myślicie, że nie dam sobie rady? Kurde. Będzie się tak dobrze skręcało jak ty, jak Lotusy. Mówię. Gdzie ma to? Patrz, co się dzieje na prostej, ziom. I porszawka, to jest GT2, tak? Fajna ta porszawa jest. Patrzcie, 263 bez tuningu, ziom. Cudownie mruczy, nie? Fajnie brzmi. Mi się też podoba. Bez Nitra Challenge Dodge'em wygrać wyścig. Zobaczymy, czy nam radę. Tam był Mercedes SLR, a nie zwróciłem na niego uwagi. Bardziej przykuła moją uwagę proszawa. Ej, ale te dźwięki są typowo z Most Wanted, nie? A, zrzuciłem na nich pułapkę i ich zatrzymało. To głupi. Panie, coś pan za auto wybrał. Właśnie, że zajebiste. Patrz, jakich tu miarzy. W końcu V8 to musi być. Wow, co to się stało? Cholera! Kurde, jaka blokada drogowa, no shit. Nie wiem, czy ich podgonię teraz, kurczę. Ej, autobus w ogóle wjechał na ścianę. Ach, te stare NFS-y, nie? Nie no, jeszcze połowa trasy jest, to może się uda. Specjalnie dla mnie zwolnili, żeby mógł wyprzedzić, to jest git. Prosto, okej. Tu mogłem im zrzucić na głowy to tamto, nie? To by ich zatrzymało trochę. Ale może jeszcze będzie jakaś przeszkadzajka, to chętnie. Była jakaś taka gra, w której rzucało się na głowy jakieś przeszkadzajki. Jak ona się nazywała? Split Second, czy coś takiego? Nie, że to był jakby taki teleturniej i ty musiałeś tam rozwalać innych graczy. W sumie można by było w to zagrać, zobaczyć. Goni mnie ta porszawa, kurde. Nie damy jej, nie? Co? Poszło. No dobra, przekonałeś mnie do tego Dodge'a. Ładnie brzmi, wygląda, no jak wygląda, no nie wygląda dobrze tak naprawdę, ale...
jakoś tam skręca, no nie jest najgorszy. We wszystkich NFS-ach słaby był ten Dodge. Do dupy zawsze skręcał. O, tu nie można wykonać. Do dupy zawsze skręcał i ten, nie? Ale tak coś czułem, że tutaj będzie dobrze skręcał. Dobra, co mamy tu zrobić? Aha, uciec, dobrze. Tyle na ten temat. Do widzenia. Okay, be advised, suspect was last seen northbound on the Crossroads Expressway. Units on the chase, let's set up a quadrant in the area. All other units, we need you patrolling within the zone. Roger that, dispatch. I got four units with me. We'll form a quadrant northeast of the last 20. No i gotowe, kurde. Doskonale. I co, robimy Dodge'a, nie? Trzeba go przerobić. Musimy się spotkać z Carmenem. Nie no, najpierw przerobimy furę. Wizualnie tam jakoś, nie? Fajna taka amerykańska furka. My go tu zrobimy zaraz. Ej, ale ten samochód robimy już ładnie, bo obiecałem, że jeden samochód robimy ładnie, a drugi brzydko. I ten musimy zrobić bardzo ładnie, więc tak. Wybierzemy mu kolorka, dajmy taki palony pomarańczowy typ. Czekaj, bo... O, emalia, cyk. Teraz felgi musimy znaleźć. I dajmy tu czarnuchy matowe. Czarnuchy matowe, proszę bardzo. Co to się tu stało? Czemu to nie działa? Zbugowane, zobaczcie. Nie malują się felgi. Malują się tylko tam obręcza czy coś, nie wiem. Dobra. Nie. Zakup, aha, kupujemy. Dobra, kupiona farba. Naklejki. Firmowe naklejki usuwamy. Dodaj nową. I zaczynamy od flagi. Cyk. Edytuj. Polska. Przesuń. Na dół. I obróć. Tu będzie ta flaga dobrze widoczna, nie? Co on mi tu zrobił? Obróć, dobrze obróć. Da się tutaj precyzyjniej to zmienić? Chyba nie. Dobra, jest ok. Skaluj. Żeby nie przesadzić, nie? I dajmy przesuń na dół. O. Tak. No i super. Dobra, mamy. Cyk. A co to jest wykończenie? Połysk? Prawda. Dobra. Części zamienne. Karoseria. Zobaczmy bodykity. Ho-ho! Zablokowane, no nie dziwię się, taki wielki. Ten też. Nie, ten dostępny, ale my weźmiemy sobie po swojemu zrobimy, nie? Przedni zderzak. Zróbmy tutaj taki wielki pług. Oh shit. Patriotycznie robimy, nie? Tego Dodge'a. Ty patrz tutaj, jak przód możemy fajnie wyrzeźbić. Podoba mi się. Tak jak w tym nowym Mustangu najnowszym, nie? O kurde! Jaki nos! Dobry jest, co tam chcesz. Progi. Cyk.
co jeszcze tu się zmienia? Aha. To zrobimy tak. Tylny zderzak. Tutaj takie wcięcie możemy zrobić. I oczywiście obniżyć, nie? Ale nie będziemy obniżać, bo my zrobimy z tego takiego dragstera fantastycznego. Dobra, to... Zapisało się, ale się już wystraszyłem. Maska. No i tutaj maska może być naprawdę fajna, nie? Ale zablokowane są te maski. Jesus. Wszystkie koły. Koły? Tak, wszystkie koły zmieniamy. Wybierzmy jakieś takie fajne. O, te będą wyrąbane. Dawaj te. Które to były? Te. Cyk, zaraz my to zrobimy. O, a tu się na przykład na samym początku zwiększa cal. Jezu. Nie, no nie będziemy tak przesadać, nie? Spokojnie. A tu się co zmienia? Okej. Szerokość. No to jest ten to. A to co? Tam zwiększaliśmy cal, to możemy zmniejszyć. O, ale wpadłem na pomysł, patrzcie na to. Robimy dragstera, kurde, z tego. Oh yeah. To będzie nasz dragster. Zobacz. Jeszcze z przodu zrobimy koła takie cieniutkie jak od taczki, nie? Gdzie tutaj szerokość była? Tu. Ziom. No i zajebiście, moi. Jezu, jaki czołg. Ej, on będzie dobry na samochody policyjne, nie? Spoiler. Musimy dać inny niż w Lotusie. Ten dajmy. Podniesiemy go na maksa, da się? Da się. Do góry, kurde. Na drift gnoja. To chyba nie ma driftów ani dragów, nie? Musi być wielki, bo to, wiesz. I szeroko. Ale to bardziej z tyłu, z przodu muszą być wąskie. No tak, no. Z przodu zrobiliśmy wąskie przecież, jako taczki. Tu możemy pochylenie zrobić, zobaczcie. Ale będzie dragster z tego, kurde. A tu coś zmienia. A tu jeszcze tą lotkę z tyłu możemy przekrzywić, zajebiście. Dobra, 2600, stać mnie, kurczę. Wydechy, no tu już nie mamy takich cip-cipów małych, nie? Już możemy konkret. Burrito możemy takie zainstalować. Nie można tego, ten? Kurde, masek ma zablokowane wszystko. No i fajnie. Moim zdaniem zajebiście. Porobiony, nie? Osiągi. Szybkie ulepszanie. Kupujemy to. Jaki... Co to tak dużo kosztuje? No nie. Dobra, tam trochę nim pojeździmy, nie? To będzie wyzwanie, żeby nim wygrywać. Oni się trochę gorzej jeździ niż Lotusem. Lotus to wszystko wygrywa, chyba nawet by w standardzie wszystko wygrał. Dobra.
Atros, mamy fajną dwururkę z tyłu, nie? To jest to. Oh yeah. I'm not actually in Hector's crew. I mean, we raise for laughs and stuff. They mostly keep themselves. To super tunik taczka na draga. No tak. Mnie się podoba, nie wiem o co. They respect it too, you know. They know a good driver when they see one. Aha. Zach, the way he talks about you, you would think he put a fan site on the internet. Co ona za furę tuninguje? I'm more of a Ford girl. This thing goes any deeper, you'll blow your cover. Thanks to you, we have enough evidence to convict these guys. I repeat, take them out. Start with Zach. We need to protect your identity. You just bring him down, we'll pick him up. Now go. Polish the heads. What do you think? Wygląda jak Cobalt? Ten samochód, co ona tam ma? You don't look so good. Okej. Lucek, tak flaga z tyłu, ech. Ej, no musimy się wyróżniać, nie? Znowu sklep z częściami. Co oni ode mnie chcą? Dopiero co, żem wziął i ulepszył. Nie ma tu części profesjonalnych ani... Co oni ode mnie tu chcą? A, czekaj. Wiem, o co chodzi. Musimy tutaj jeszcze tylko tunik zrobić. Bo... Właśnie, moc zwiększamy. Zawieszenie... Dawaj miękkie, zobaczymy. Wcześniej mieliśmy w lotusie twarde, miękkie dajmy. Przyspieszę... No tutaj chyba przyspieszenie dajmy, nie? Maksymalne. Opony... Co? Niskie? Nie wiem, o co chodzi. Przyczepność i siła nitro. Cyk, ale będzie przyspieszenie teraz. Nie, czekaj, to żeby było super przyspieszenie, to byśmy musieli moment obrotowy. Nie, tam no moc robimy, gnoja. Chociaż nie wiem, jak to w tym Need for Speedzie działa, nie? Bo moc to przy wyższych obrotach, a moment obrotowy to po prostu będzie lepiej palił kapcia, nie? Tak myślę. Teraz zrobiliśmy go na przyspieszenie, powinien być kozak. Patrzcie, jak tutaj spadłem na jakiś samochód. No właśnie, jak ze zderzeniami? Powinno być lepiej, nie? Niż w lotusie. Uwaga. Mam wrażenie, że tak samo. O! Czekaj, bo... Co my tu mamy do roboty? To jest chyba coś nowego. Startujemy, cyk. Że już jest dostępne. A, spoko, szybko. Jeśli chodzi o flagę, to tylko wyżej ją daj. Ach. Właśnie chodzi o to, że wyżej jakbyśmy ją dali, to by nachodziła już na ten, na bagażnik u góry, wiecie? O, rzuca tym samochodem moim. Musimy wyprzedzić tego z przodu. Ach, co za głupek. Bierzemy go na ten, na prędkość, nie? Bo on, co on tym solstickiem tam chce ogarnąć? Pontiaczkiem. Wow! Co to było? Oh shit! Dobra. Jest dużo... What? Co on zrobił? What? Co to było? Czemu on wjechał w ścianę? Okej, okay, jedziemy. Gaz. Dobra, zawrócił. No, o, widzieliście, mapa się nie doczytała przez chwilę. Szkoda, że go pod mapę nie zatopiło, nie? To by miał z głowy ten wyścig. 10 sekund, muszę go wyprzedzić. 5, 4, kurde, za szybki jest. Zmieniam na Lotusa. Nie no, damy radę. To nie jest kuruma, że możesz jeździć jak kierowca z Podlasia. Ten Dodge to niczym czołg T-34? No nie powiedziałbym. Czołg jest bardziej przyczepny. Ten da się jakoś skręcać, tylko dupę mu rzuca bardzo, wiecie?
Nie wiem, czy to nie za sprawą tych fajnych kół, które mu zainstalowaliśmy. Nie no, wygląd zewnętrzny nie ma w ogóle znaczenia, ponoć, nie? Czy ma? Mówią, że to nie ma, nie? Laski zawsze tak mówią, wygląd nie ma znaczenia, chyba że to ja decyduję. Oh yeah. No, tam popełniłem parę błędów. Wziąłem go na zakręty, a ten docz nie jest na zakręty, on jest na prędkość. Ile właściwie my nim możemy osiągnąć? Bo tak patrzę, 230. To jest taka bieda trochę. Ja go robiłem bardziej na ten, na przyspieszenie, nie? I niby dobrze przyspiesza. Porobiony, kurczę, nie miał szans. Cyk. Dobra fura. Plus 5 do nitro dostałem. Zajebiście. I'm tracking Zach now. He's cruising down the interstate towards Sunset Hills. Take him down. I'll have him brought in. Dobra, musimy jakiegoś Zaka. Pułapka. Zobaczmy. Pearl Harbor to jak Pearl Harbor, tam gdzie Japończycy zaatakowali, nie? Co? A, Sirocco? Dobra, gonimy z Sirocco. Cii, co ja mam mu zrobić? Wyeliminuj go! A, dobra. Czyli mam chyba odpowiedni samochód do tego, nie? One shot, one kill? Nie, no prawie by go zabiło. I... Tak, mam odpowiednią furę do spychania. Jeszcze chyba jedno uderzenie i będzie po kolesiu, nie? O, ziomek? Wykończ go. No kurde, już go wykańczam. Z takim dodge'em jakby się zderzył normalnie, to by było w Japonii. Dobra. Doskonale. Nie dostałem w ogóle hajsu za to. Dobra. Jednego żeśmy wyeliminowali. Teraz będziemy musieli resztę gangu tam zlikwidować, nie? Król podziemia, zobaczmy. Laski takie już są, na wygląd nie ma znaczenia, ale one tylko najwięcej przyglądają się w mistrzu. No! Tak jest. Dobra. 370, co? Mamy innych przeciwników. Gang mnie będzie gonił. Patrzcie, jakie mega fajne uderzenie. Teraz eliminujemy Hektora. Chyba zaraz skończymy grę, nie? Czy nie? Patrz, jak elegancko. Mówię ci, stój! Jezu, ale go porobiłem. Tu mamy innych tych przeszkadzaczy, nie? Ja muszę jechać za tamtym. Oni oszukują, że to ja niby ich mam ścigać. Cześć Lucek, co robisz? Gram! Dziwnie tą flagę nałożyłem. No faktycznie, dobra, poprawimy ją. O Jezu. Ładniej ją zrobimy. Myślałem, że mogę swoją inwencję twórczą tutaj zastosować, ale widzę, że muszę zrobić po waszemu. Płacz! Lusterko mu odpadło. No i pięknie. Ej, gotówki nie dostajemy za to w ogóle. Dostajemy tylko jakąś reputację.
Jest, zobacz. We've got Hector in custody. We're expanding this operation to Sunset Hills. Sunset Hills, nowe miasto. I co, poprawiamy tą flagę, tak? Ty, czyli Dodge był dobrym wyborem dla mnie, nie? A, muszę poczekać, aż skończymy. Dobra, mechanik, co? Masz dużo do przejścia jeszcze, oh yeah! Znowu będziemy się kogoś eliminować? Chyba tak, ale super. Patrzcie, mam idealną furę do tego, nie? Ożesz mordę. Nie wiedziałem, że tak skręci. Próbuję mi uciec, ale przed Dodge'em nie uciekniesz. Powinniśmy mieć tutaj możliwe do zainstalowania jeszcze taki, wiecie, wielki zderzak, nie? Z przodu. Jak mu się zajebiście bagażnik otworzył, Fajnie te zniszczenia dosyć wyglądają. Inwencja inwencją, ale wiesz, o gustach się nie dyskutuje. Tak, zaraz zrobimy. Ej, gdzie mój samochód zniknął? A, to jego samochód. Dobra, już go posprzątali. Kurde, szybcy są. Teraz mamy jakiegoś loko do zniszczenia. Czekaj, to poprawimy faktycznie furę, nie? Czekaj, nie to, nie tu. A właśnie, o ile Dodge jest w ogóle szybszy od Lotusa? Prędkość maksymalną niby Charger ma wyższą. A prowadzenie tylko trochę gorsze według statystyk? No na pewno. Tylko trochę gorsze. Dobra, naklejki. Edytuj. Polska. I ja zrobię tak. Ja po prostu tę flagę zmniejszę. Cyk. I zrobimy fantastycznie, że przesuniemy ją tu. I cudownie. No i teraz to tak. Ten Dodge to jeden wielki taran, nie? A ile on, wiecie może ile on waży w rzeczywistości? Gdzieś koło 2 ton? Nie mam pojęcia. Dobra. I tu mamy Renault. O, z Renault to chyba szybko pójdzie. Amerykaniec kontra Francuz. Kurde, jak czoł. Dawaj na czołówkę, boy! Spierniczej szara. No, na razie, Pączek, fajnie, że wpadłeś na streamka. Ja myślę, że jeszcze tylko jedno uderzenie w Hektora i... kończymy temat, zobacz. Jego waga to 1900 kg. Kurde. Myślę, że Renault dużo mniej waży, nie? Francuzy gniją, więc pójdzie szybko. Oh yeah. No i poszło.
Możesz mieć przeciek w wydziale. Dostępne są teraz części poziomu wyścigowego, słuchajcie. Bardzo chętnie ulepszę furkę, ale jednak zostanę przy Lotusie Elise, wiecie, bo Lotus Elise no jest jednak samochodem chyba z klasy super w porównaniu do tego Dodge'a. A Dodge'a sobie zostawimy, jak będziemy mieli jakieś tam eliminacje, nie? Kurde, ten Lotus. Dobra, tunik osiągów, szybkie ulepszenie moc. Wyścigowe, stać nas. Instalujemy, cyk. I prowadzenie wyścigowe, cyk. Teraz to, ja nie wiem jak to będzie teraz jeździć, bo już wcześniej był hardcore. Teraz to chyba będzie latać już, nie? Inaczej brzmi chyba. Jaki skręt. Pierniczo, to jest niemożliwe. Przed chwilą jechałem tym Dodge'em i jemu trochę dupę zarzucało. A ten Lotus jest po prostu jakiś szalony, nie? Patrzcie na to. Kosmos totalny. Nie no, do wyścigów to tylko Lotus. Wszystkie zakręty. W ogóle mało się prędkości trać na tych zakrętach, nie wiem. Ty co pan? To bez speedbreakera tu wjechałem. Tu mamy... A, w sumie i tak już ich zgubiłem. Kurde. Oh my god. Dobry, nie?